Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina. Potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Bingo. Chwila, schowałam coś w gipsie. O tak, pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O rany, skończyły jej się słodycze. To straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Podsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe. Mamy to. Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać twojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić. Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź. Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć. Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy. Miałem świetny plan. Tina, to ja, twój brat Oskar. A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust? To tu idzie ze smakołykami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, kto to? Co się stało? Potrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Tina, przyniosłem ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę. Jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie. Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. Ile razy mam powtarzać, nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki. Wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie, ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi, kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, ale mam cię na oku. W końcu poszła. A ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. Kto tu jest słodycze? Tina, znowu to robisz? Dlatego przyniosłem ci więcej smakołyków.
siostrzyczko. Braciszku, to naprawdę ty? Umieram z głodu. A ja? Nie zapominajcie o mnie. Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie. Cześć, Julie. Jemy tu sobie słodycze. Witam, kolego. Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak mam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle na mnie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry, doktorze. Potrzebuję pomocy. Głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście. Co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś. Chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skittlesy. Proszę. Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skittlesy? To naprawdę skittlesy. Ups, o, serio? Już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? W porządku, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć. Macie tu słodycze? Odrzucili mi. Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? Witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. To najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz na róże. Muszę iść do siostry, okej? Pa! Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko. Come on! Częstuj się. Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam. A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina, zaczynaj. A teraz ty. Ty też, koleżanko! Niesamowicie! Cudownie, teraz wszyscy razem! O tak, o tak! Przepuść mnie! Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy! Nie widzisz tabliczek? Nie wolno! Muszę coś wymyślić i już mam pomysł! Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze! To genialne! Na pewno mnie nie przyłapie! O! Moja ręka boli! Stój! Powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź! Dziękuję! Oskar, co ci się stało? To boli! Chyba złamałem rękę! Nie czuję palców! Oj, przepraszam, Julie! Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę! To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak, wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki. I nie! O tak, to niesamowite. W końcu ja dostałam coś słodkiego. Super! Proszę pokazać bilet.
Świetnie. A co to jest? Żadnych zwierząt w samolocie. O nie! Przecież nie mogę tu zostawić mojego króliczka. Mam pomysł. Schowam go pod kapeluszem. Nikt go nie zauważy. Jestem geniuszem. Pies zostaje. Tu będzie bezpieczny. Kto następny? Proszę bardzo. Moje dokumenty. W porządku. Sprawdzę, czy nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt. Nie da się oszukać tego skanera. Królik! Nie wejdziesz z nim na pokład. Proszę go nie zabierać. Nie martw się, tutaj będzie bezpieczny. Może pani wejść. To nie fair, jest mi tak smutno. Mam pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto się kryje pod tym kapeluszem? Nikt. Chociaż jeśli zrobię czary-mary, pojawią się paszport i bilecik. No jak pan to zrobił? Kto się jeszcze tam ukrywa? Pusto. W porządku, można wejść. Dziękuję. Niezła sztuczka. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Co za tajemnicza postać. No hej, co się tak smucisz? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Chciałaś lecieć ze swoim króliczkiem. No to proszę. Wow, jak ty to zrobiłeś? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Bilecik poproszę. Zapraszam do samolotu. Dziękuję. Dokąd to? Dzień dobry. Spieszę się do samolotu. Mam tu coś dla dziecka. Proszę, maluszku. Co? Pies zamiast dziecka? Żarty sobie robisz? Przepraszam. Nigdzie pani nie poleci. Dobrze. Czego to ludzie nie wymyślą? Także chodką sam się pobawię. Oto mój bilet. Okej, wszystko w porządku. Chwileczkę. Zwierząt nie ma. Zapraszam. Dzięki. Momencik. Ma pani świnkę morską w plecaku. Tak nie wolno. Zwierzęta nie mają wstępu na pokład samolotu. Zrozumiano? Proszę wyjść z kolejki. Porażka. Nie można wchodzić ze zwierzętami? Co będzie z moją żabą? A gdyby tak ukryć ją w książce? To świetny pomysł. Dobrze, że mam przy sobie nożyczki. Za chwilkę wytnę miejsce dla mojego małego kumpla i polecimy razem. Właśnie tak. Ej, ostrożnie! Przepraszam, to było niechcący. Cześć, żabko. Jak ci się podoba mój pomysł? Siedź tu cichutko, tak żeby nikt ci nie znalazł. Dzień dobry. Oto mój bilet. Wspaniale. Jeszcze tylko skaner. Dobrze, proszę. Wszystko w porządku. Udanej podróży. Ojej, tak miało być. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Super, mój plan się powiódł. Ojej. Wszystko w porządku? Oczywiście. Moja żabka ma się świetnie. Możesz już wychodzić, kochanie. Brawo. Co? W samolocie jest żaba. Zabierzcie ją ode mnie. Proszę, to mój bilet. Jak się masz, kochanie? Proszę. Masz papugę. Nie można wnosić tego na pokład. Zostanie ze mną do twojego powrotu. Ale jak to? Do bani takie zasady. Słyszałeś to? Nie można wnosić zwierząt. Co z naszym kameleonem? Mam pomysł. Co? No dobra. Proszę, dokumenty. Mogę wejść? Oczywiście. Miłego dnia. Ukryjemy go pod kocem. Super. Dzień dobry. Proszę nas wpuścić do samolotu. Mój brat złamał nogę. Współczuję. Poproszę bilety. A, no tak.
Zapomniałam. Chwileczkę. Już, już. Tutaj. Co to było? Jak łaskoczę! On się przemieszcza zamiast siedzieć spokojnie. Chyba nie wytrzymam. Mam łaskotki! Spokój się! Patrzę na ciebie! O co chodzi? Proszę mi to pokazać! Kameleon? Nie wpuszczę was z nim! No dobrze, dobrze, przepraszam! Czyli on nie może chodzić, tak, oszuści? Kłamcy! Chwileczkę? Mamy tu żelazną zasadę, żadnych zwierząt! Rany. Tak bardzo chciałam polecieć ze swoją szynszylą. Proszę ją tutaj zostawić. Ona nie poleci. Kolejny przestępca. Możesz wchodzić. Szczęśliwej drogi. Ojej. Nie chcę lecieć bez swojego przyjaciela. Wiem. Pozbędę się tej kamizelki. Zagnę panamę. A z wędki zrobię smycz. Założę ciemne okulary i no właśnie! Poprawię moje zdjęcie w paszporcie. Tak, żeby mnie nie rozpoznał. Oto i ja. Niewidoma dziewczyna i jej pies przewodnik. Jestem mistrzem metamorfozy. Gdzie ten samolot? Chwileczkę, jesteś niewidoma? Masz bilet. Pokaż proszę. Oczywiście, trzymaj. Zobaczmy. No, wygląda na to, że wszystko w porządku. Zapraszam na pokład. Proszę. O nie! Stój! Czekaj! Co to było? Nie jest niewidoma? Do kogo ja mówię? Nie wolno tak! Przestań! Dokładnie. Proszę opuścić lotnisko. Proszę, nasze bilety. Muszę sprawdzić zdjęcie, chwileczkę. O rety, jaka ślicznotka. To dziewczyna moich marzeń. No wow. Ale laska. Dzień dobry, przystojniaku. Dzień dobry. Mogę wejść? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Miłego lotu. Wow. No w końcu jestem w samolocie. Ale rozmiar! Co? Jestem na miejscu, więc mogę wyjąć moje zwierzaczki. O mój Boże, co to ma być? Chomiki? Co za pech. Mówiłam, że polecicie ze mną. Miłego lotu. Nie spóźniłam się? Oto mój bilet. Dobrze. Dokumenty okej, a co tam masz? Kotek? Niestety zwierzak nie poleci. Takie są zasady. Ale jak to? Wiem, co zrobić. Proszę podtrzymać głowę prosto. Wyżej nie. Niżej. Co ty robisz? Jestem słynną fotografką. Mogę zrobić ci zdjęcie? No pewnie, chwileczkę. Poprawię tylko krawat, jestem gotowy. 3, 2, 1. Cyk! Ojej, flash mnie oślepił! Świetnie. Póki nie widzi, szybko schowam kociaka do etui od aparatu. Teraz polecimy razem, kochanie. Nie zostawię cię tutaj. Właśnie tak. A to dla ciebie. Dziękuję. Proszę się pospieszyć, samolot zaraz odlatuje. Ojej, zdążyłam. Jesteś tutaj, kochanie? Wspaniale. Zobacz, jak tu fajnie. Przechodź. Chwileczkę, stój. Byle tylko niczego nie zauważył. Proszę, grzechotka dla ciebie. Zobacz, jaka fajna. Co? Dobrze, rozumiem. Już idę. Kiedy oni się uspokoją? A zabawka jest taka fajna. Dzień dobry. Proszę spojrzeć. Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Nie wiedziałam i co mam robić? Do pudełka. Proszę, wejść do pudełka, mój złociutki. Niedługo cię odbiorę. Ale na razie siedź tutaj. Co? A ja mam kota. Co robić? Nie chcę go tu zostawić. To
Ojej, mam pomysł. Schowam go tak pod bluzką. Ojej, doktorze, jestem w zaawansowanej ciąży. Wpuść mnie. Trzeba cię osłuchać. Ojej. Co to za dźwięki? To nie przejdzie. Wiem, co masz pod bluzką. To kot. Nie, proszę, nie zabieraj mi go. Chwileczkę. Podejrzanie wyglądasz. Trzeba to sprawdzić. Aha, kogo ty tu chowasz? Żółwia? Nie wolno wchodzić z żółwiami. Idzie do pudełka. Paskudny lekarz. Co? Ja mam za sobą ulubionego karalucha. Kurczę, co robić? Mam pomysł. Powiem, że mam ból głowy. Ojej, doktorze, tak mnie boli głowa. Wpuść mnie. Oczywiście, wchodź. Cześć, co ci się stało? Nic, spójrz, przemyciłam mojego przyjaciela, oto i on. Mój kochaniutki karalu, chcesz zobaczyć? Nie! Nic nie rozumiesz, jest taki przyjazny. Dzień dobry. Proszę wejść. Dziękuję. Czekaj, kogo tam masz? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Daj mi go. Teraz możesz iść. O nie, mój ślimaczku. Nie zostawię cię tutaj. Zaraz coś wykombinuję. Dobra. Poczekaj chwileczkę. Założę fartuch i będę udawać, że jestem kucharką. Dorzucę też czapkę. Okej. Na dnie położę ślimaka. I przykryję go owsianką. Myślę, że uda mi się go przenieść. No idealnie. Chwila. Co tam chowasz? Pusto? Fuj, obrzydliwa kasza, przechodź. Udało mi się. O, jedzie coś smacznego. Daj mi to, proszę. Trzymaj. Fu, co za paskudna kasza, nie chcę tego. Chwileczkę, zobacz, co tu mam. Mój słodziutki ślimaczek, chcesz? O, jaki fajny. Okej. Z czym ty tu przyszłaś? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Daj mi to. Teraz można. Jaki słodki, pogłaszczę cię. Kurczę, co robić? Ja mam rybki. Chcę je przemycić. O, mam pewien pomysł. Założę fartuch i wezmę to. Moje słodkie rybańki, nie zostawię was. Lekarz się nie domyśli. Miałam naprawdę świetny pomysł. Dzień dobry, ja do pokoju numer 6. Muszę zrobić zastrzyki. Proszę, proszę, oczywiście. A my będziemy się tutaj z tobą bawić. O, dzień dobry, siostro. Zobacz, co mam. Nalewamy szklankę wody. Byłam pewna, że mi się uda was przenieść. Zna drugą rybkę. Moje kochaniutkie. Zobacz, co tu mam. Serio, są naprawdę złote. Ojej, co to jest? Ryba? Jak się tu dostała? Wypiłaś moją rybę. Proszę przejść. Co za piękność. Jest niesamowita. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego. Chyba się zakochałem. Wow, chwileczkę. Dzień dobry, muszę przejść. Dziękuję za komplement. Ojej, słabo mi. Ratunku! Pomocy! Jesteście tacy śmieszni. Spadam. Ja też. A ty dokąd? Czekaj. Dobra, wchodź. Jestem. O. Proszę mi nie rzucać tych spojrzeń. Tu są moje chomiki. Moje słodkie chomiczki. A, rozumiem. Chodź tu, mój kochaniutki. Stęskniłeś się za mną, co? Co to za spanie w pracy? Muszę tam przejść. Proszę spojrzeć na tabliczkę. Żadnych zwierząt. Dzień dobry, mogę przejść? Proszę, proszę. Kurczę, nie chcę nikomu oddawać mojego szczurka. Co robić? O, mam pomysł.
Przyda mi się ta kratka. Zdejmę ją. No chodź, mój kochaniutki. Jestem pewna, że znajdziesz właściwą drogę. To było proste. A teraz idę do pokoju. Dzień dobry. Proszę pokazać torebkę. Co? Ser? I to wszystko? Tak, bardzo go lubię. Dziękuję. Okej, muszę tylko znaleźć kratkę. O, tu jest. Gdzie mam tu mój serek? Akurat mi się przyda. Co ona wyprawia? Gdzie jest mój szczurek? Mam nadzieję, że już jesteś na miejscu. Oczywiście. Mój słodziaczek. Uwielbiam cię. Pogłaszczę cię. Co to ma być? Żadnych zwierząt. Jak to? Mój ulubiony doktorze, proszę. Do pudła szybko. Poczekaj na mnie, proszę. Fu, co za ohyda. Przechodź. A ja mam tu psa. Co mam z nim zrobić? Mój kochany piesku, nie zostawię cię. Padłam na świetny pomysł. Okej. To zdejmuję. Kapelusz poprawiam. Zdejmuję część z wędki. A na koniec zakładam okulary. To jest to. Teraz wyglądam jak niewidomy. Chodź, przyjacielu, idziemy. Chwileczkę, nie wolno tu wchodzić z psami. O, przepraszam, jesteś niewidoma. No to w porządku. O nie! Moja piłeczka! Kurczę! Co się dzieje? Dokąd ty biegniesz? Nic nie rozumiem. Chwileczkę, dogonię cię. Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. Kurczę, budzik już dzwoni. Czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pranki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu, białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju Mii. Świetnie, jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je Mii. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Chwila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? Spokojnie, to tylko rękawiczki. Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, Mia. Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolej na zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale. Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror, świetnie. Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn, super. Tylko coś z nim nie tak. A może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec. Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? Zgadłaś. Muszę uciekać.
Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów w zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać. O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura. Niedobrze mi. Nabrała się. Wiedziałam, że to zadziała. Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa. Znowu zostałam oszukana. Dobra, czas na zemstę. Myślę, że łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw! Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć! Trzymaj, to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi. Dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe, przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus. O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam Kinder niespodzianki. Fu, co to jest? To surowe jajka? Ohyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać. Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni, symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe. Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie, dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe. Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście, wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, Mia. Tam masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżno-biały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić. Jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe. A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Krwawy prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem.
Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość.